when it's just you. Well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Jest dzisiaj niedziela, no i w końcu oczekiwany przeze mnie dzień, czyli wypłata 100% zrealizowanego zysku z giełdy Bitwex. Jak wam pokażę zaraz na statemencie, bo tutaj nie będę czarował, tylko pokażę dokładnie, jak każdy dzień kończył się u mnie na tym rynku. 100% wypracowane w 14 dni od wpłaty, przy czym przez 2 dni praktycznie nie handlowałem w ogóle i przeważnie były to zamknięte transakcje z dnia poprzedniego. Na przykład takim dniem była wczorajsza sobota, gdzie w ogóle nie handlowałem. Dzisiaj dopiero z rana otworzyłem jedną transakcję, bo jesteśmy w takim lokalnym trendzie spadkowym od wczoraj. Przynajmniej ja tak uważam, no i jak rynek pokazuje, również tak jest. Więc dzisiaj sobie otworzyłem jedną transakcję, zebrałem tam kilkanaście dolarów. No i dobiłem do tych 0,2 upragnionych, także jest. Da się, jak widać się da. Jesteśmy właśnie tutaj już na giełdzie Bitwex, no i widzicie, że total balance to 0,2016, czyli nawet troszkę powyżej tych 0,2, akurat tak zamknąłem dzisiaj. Spójrzmy sobie na wykres, no i widzimy, że praktycznie cały czas lecimy powolutku w dół. Oczywiście są jakieś tam wyskoki do góry, no bo rynek nigdy nie idzie pionowo do góry lub pionowo w dół, tylko idzie po prostu takimi sobie zygzakami. Mieliśmy też takie dość mocne, naprawdę mocne tutaj wybicie w dół, akurat no i powrót do tej ceny, także widać, że ten poziom 6000 dolarów jak na razie się broni, ale ja sądzę, że w przeciągu dnia lub dwóch, w zależności od tego, jak rynek jutro się otworzy w Stanach Zjednoczonych, czyli S&P o 9.30 czy tam o 9.00, pamiętajcie na to, co mówiłem, żeby uważać na te godziny, no to jeżeli się otworzy z luką Bessy, no to myślę, że tutaj 5800 spokojnie możemy zobaczyć. Jak z luką Hossy, to nie sądzę, żeby na Bitcoinie było jakieś duże wybicie. Raczej po prostu bardziej nie spadniemy w tym momencie. Ale co rynek zrobi, no to oczywiście nie możemy być tego pewni. Dobra, przechodząc do statementu, to widzicie, że wpłaciłem, mój depozyt został wpłacony 15 marca. Była to 1/10 Bitcoina. No i tak sobie po kolei dziubałem tutaj jakieś tam, widzicie, 25 tysięcznych, czy nawet 10 tysięcznych. Znowu lekko. I dopiero tutaj akurat mieliśmy jakiś większy przeskok, tutaj znowu powoli, tutaj znowu przeskok, powoli, znowu przeskok. No i aż dobiliśmy dzisiaj do tych 0,2 i 16-10 tysięcznych. Sorry, ale no nieważne. Widzicie zresztą, ile to jest na ekranie, tak? No i jak z tego całego burdelu, chciałem powiedzieć, z tej szulerni, jak to niektórzy mówią, wypłacić. Klikamy, przechodzimy na taką podstronę. Wpisujecie adres, na który chcecie wysłać te wasze bitcoiny. No oczywiście ja tutaj wpisałem swój adres, jest on zamazany. Ilość, czyli to jest 1/10 bitcoina chcę wypłacić. Tutaj fee transakcyjne ja ustawiłem akurat takie, czyli trochę niżej niż oni rekomendują, ale oni rekomendują 6 dolarów praktycznie teraz, więc to jest według mnie zdecydowanie za dużo. Nawet nie wiem, czy tego nie zmniejszyć do 3 tutaj, bo sądzę, że to i tak spokojnie dojdzie w przeciągu tam dzisiejszego dnia, to na pewno. A nie potrzebuję tych pieniędzy już, o, więc jakby ta, nawet zmniejszymy sobie tutaj na spokojnie. No i widzicie, na dole macie taką informację, że ze względu bezpieczeństwa Bitwex procesuje wypłaty wszystkie ręcznie i robią to tylko raz dziennie. Potwierdź swoją wypłatę do godziny 13 czasu UTC, czyli u nas do 12, i będzie to zamknięta, znaczy będzie to zawarte jakby w dzisiejszych wypłatach. Jak ja to nagrywam, to jest 12.25, oznacza to, że nie zostanie to w dzisiejszym batchu tych transakcji wypłacone. Dopiero jutro jakby te transakcje, które się zgłoszą do godziny 12, zostaną wypłacone. Czyli tak naprawdę te pieniądze mogą trafić na moje konto w poniedziałek lub we wtorek. Poinformuję was w jakimś filmie, jeżeli to oczywiście dojdzie już. Natomiast żebyście się nie przestraszyli, że wiecie, wyślecie pieniądze na swoje konto, a ich nie zobaczycie w ciągu tam pół godziny, godziny czy tam dwóch. Bitwex ma po prostu, tak jak tu napisane, taką politykę, że oni raz dziennie robią wypłaty ze swojej giełdy. Także tutaj o to się nie bójcie, bo wiem, że dużo ludzi pisało na różnych forach, dlaczego nie mam jeszcze wypłaty na przykład z Bitmexa. No, ze względu oczywiście tutaj na ich politykę. Ok, czyli tutaj wpisałem sobie tą 1/10. No i na dole macie przycisk Submit. No i widzicie tutaj, że status jest pending i czekamy po prostu sobie na potwierdzenie z sieci. Z naszego konta tutaj znikła ta 1/10. No i została nam
0.1014 i znowu będziemy dziubać za 0.2 i ponownie sobie to wypłacimy. No i to tak naprawdę w tym filmie wszystko. Mamy tutaj może taki nudny dość rynek, bo widzicie, że powiedzmy niewiele się dzieje. Natomiast jeżeli zostawilibyście jakąś transakcję na cały dzień, patrząc na od ostatnich na przykład tutaj górek, albo jakkolwiek tutaj byście złapali w dniu wczorajszym transakcję, to dzisiaj na pewno byście byli coś na plusie. No bo widzicie, tutaj jest taki mocny trend spadkowy. Jeżeli nie szarpną tego w żadną stronę, to dalej będziemy myśleć, że powoli się tutaj tak staczać. Może przetestujemy tutaj ten dołek ostatni, czyli te 6027 dolarów i od tego się odbijemy. Zależy się od tego, jak jutro rynek się otworzy w Stanach, tak jak powiedziałem, to albo walniemy mocno, myślę, że 5800 jest w zasięgu, albo wrócimy tutaj do tych 6200, 6300 i będziemy starali się może do tych 6400, gdzie te opory były na Bitcoinie, tam o to zawalczyć. Także zobaczymy. Ja na razie nie jestem w żadnej, jak tu widzicie, pozycji. Nie za dużo się dzieje, co miałem, to zamknąłem. Tutaj chyba otworzyłem przy 42, no i zamknąłem przy jakieś tam 17 czy 20 ceny. Oczywiście mówię o Bitcoinie. Także chciałem tylko dobić do tych 20 swoich, wyszedłem ponad to troszkę. No i żeby to wszystko nagrać dzisiaj i wam pokazać, że da się. Także pierwsza sprawa, oczywiście uważajcie z dźwignią. Kowalski ostatnio wrzucił filmik u siebie, że no niestety, ale popłynął na grani na dźwigni. No bo niestety to jest to, że im szybciej chce się stratę odrobić, tym później nam to bardziej nie wychodzi przeważnie. No chyba, że mamy akurat farta, dlatego dźwignia 10, jak widzicie, tutaj na stałe u mnie zablokowana i więcej nie gram. 50 setka to naprawdę jest w pewnych momentach samobójstwo, chociaż mam tu gdzieś otwarty film, akurat Sunny Decree chyba. On się nazywa, tak, Sun Decree. No i widzicie, on tutaj ma niezrealizowany zysk ponad 2000%, 1,5 bitcoina na plusie był, no i dźwignia razy 100. No dla mnie to jest niestety, ale miecz obusieczny i gdyby ta transakcja, jak on ją otwierał po tej cenie 5624, zjechała wtedy do 5600 albo tam 5590, no to gościa już by nie było i widzicie, że straciłby kupę kasy, bo on tu postawił no 50, tak, bitcoina, czyli pół bitcoina? Nie, pół bitcoina to by było przy dźwigni razy 10, więc postawił 55 bitcoina na dźwigni razy 100. No i jemu to akurat weszło i, no że tak powiem, pykło mu. Natomiast dla mnie taka zabawa na tej dźwigni to jest jednak może nie samobójstwo, ale po prostu jest mega ryzykownie i możecie skończyć niestety tak jak Kowal i wyzerować swoje konto. Ja też zerowałem już poprzednie konta, także no niestety się skończyło jak się skończyło, ale koniec końców widzicie, że da się. Na spokojnie, powoli. Te 100% w ciągu 14 dni, to znajdźcie mi jakiś bank, który wam da tyle chociaż w przeciągu roku. No nie ma takiej opcji. W przeciągu 2-3 lat też żaden bank wam teraz nie da, jeszcze przy tych stopach procentowania, co teraz mamy, to już w ogóle nie ma opcji. Dlatego myślę, że ten wynik jest naprawdę w porządku. Ja grałem bardzo bezpiecznie. No i jedną rzeczą, którą na pewno muszę poprawić, to trzymanie zyskownych transakcji. Otworzyłem wysoko, zjechało to chyba 23-25 dolarów, ja to zamknąłem, a widzicie, że spokojnie jeszcze dojechało do 6077 i będąc w tym trendzie spadkowym, ja o tym wiedziałem, zamknąłem, bo akurat tutaj byłem sfiksowany na to, żeby dobić do tych 20, no i to inna sytuacja, ale jakbym to jeszcze podtrzymał, to już bym tutaj miał 1.1 na spokojnie. Także tego się na pewno muszę po tych 2 tygodniach, wiem, że nauczyć i to poprawić. Dajcie znać, jak tam wasze efekty handlu, czy gracie, czy nie gracie. Tak jak mówię, siedzimy w domu w większości, oczywiście, jeżeli ktoś pracuje z domu, jeżeli ktoś nie pracuje z domu, no to nie ma takiej opcji, więc jest trochę więcej czasu na handel, na naukę, na pobawienie się. Przypominam o testnecie BitMEXa, to już mówiłem wcześniej, czyli to jest taka wersja demo BitMEXa, gdzie możecie potradować i pouczyć się na nie swoich pieniądzach, pouczyć się, jak się otwiera transakcje, jak się je zamyka, jak się ustawia stop lossy i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam też do obejrzenia tutaj poprzedniego filmu z kalkulatorem, który przyjęliście dość ciepło. Mam nadzieję, że komuś się przydał już ten kalkulator. No i tyle w tym filmie, no nie ma co przedłużać. Miłej niedzieli wam życzę. No i widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć!